Zakończenie II wojny światowej miało przynieść naszemu narodowi i ojczyźnie ulgę w upokorzeniu i cierpieniu, którego doznaliśmy przez faszystowski niemiecki reżim okupacyjny. Aczkolwiek walczyliśmy z niemieckim okupantem, to trzeba było nam zmagać się także ze wschodnim sąsiadem, który w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow zaanektował wschodni obszar naszego kraju. Walka na dwóch frontach nie była możliwa, bo i na takie rozwiązania po prostu nie byliśmy przygotowani. Niemniej jednak, zachowując gen wolności, mocno wpisany w naszą tożsamość narodową, prowadziliśmy zdradzenie przez naszych sojuszników tak przed wojną, jak i podczas konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczytaniem, nierówną walkę, zadziwiając tym samym cały świat nie tylko wolą walki, ale i wolą przetrwania. Konstytuujący się od 1943 roku konferencja w Teheranie, a kontynuowany w 1945 roku konferencja w Łodzi, nowy geopolityczny ład w świecie, który wyznacza nowy jego podział, sprawił, że Polska z nowymi granicami znalazła się w strefie wpływów Rosji. Z tym stanem rzeczy mogli pojawić się polscy żołnierze, którzy nie szczędzili swojej krwi, gotowi walczyć do końca o zachowanie tożsamości narodowej Polaków. Nie bez przyczyny Jan Paweł II wołał: Polsko, gdzie są twoje grody? Gdzie ich nie ma? Wszędzie Polacy zostawiali swój ślad obecności, walcząc do końca o wolność naszą i waszą. Ale w powojennych realiach przyszło nam zmagać się z sowiecką okupacją narzuconą przez Moskwę władzą komunistyczną. To ci, którzy wcześniej toczyli nierówną walkę z faszystowskimi Niemcami, tworząc niespotykane na skalę światową państwo podziemne, które potrafiło utrzymać zwarte szeregi żołnierzy kampanii wrześniowej, mobilizując ich w Związek Walki Zbrojnej, przekształcony później w Armię Krajową i ściśle związaną z nią partyzantką. Świadomi swoich wyborów zdecydowali się walczyć z antypolską usposobioną władzą komunistyczną. Tworząc powojenne podziemie niepodległościowe wspomagane przez zwykłą ludność, podjęli się obrony społeczeństwa polskiego poprzez formułę zbrojnego oporu. Spotkało ich zatem za to wykluczenie społeczne lansowane przez ówczesną nową władzę. Któż nie zna historii majora Zygmunta Szyndzielorza Łupasza, Jana Mazura Piasta, Mariana Pucińskiego Mścisława, Leona Bejnara, Nowiny, później znanego literata Pawła Jasienicy, Romualda Rajca Burego, Józefa Kurasia Ognia, Feliksa Selmanowicza, Zagończyka czy Danuty Siedzikównej Minki. Znamy też piękny życiorys niepodległościowy rotmistrza Witolda Pileckiego. Wszyscy zachowali się jak trzeba. Ich zbrojny opór wobec narzuconej zewnątrz władzy komunistycznej, jej agent i aparatu represji spotkał się z ich eksterminacją o charakterze politycznym. Pamiętamy trwałą obławę augustowską. Osadzeni we zbyteckich więzieniach byli torturowani i skazywani na śmierć, a propaganda komunistyczna swoją narracją dodatkowo skazała ich na zapomnienie, spychając ich w czeluść niepamięci. Określani mianem bandytów i faszystów, nie mogli spodziewać się innego wyroku, jak wyroku śmierci. Ich groby z trudem odnajdywane na cmentarnych łączkach, ciała leżące pod asfaltową cmentarną ścieżką, typowe dla barbarzyńców komunistycznych, zideologizowanych uzurpatorów władzy. Tokarzy, dokonując sądowej zbrodni przez lata, okrzyknięci byli bohaterami. Prokuratorzy, sędziowie i oskarżyciele wojskowi znani z nazwiska. Eliasz Koton, Adam Gajewski, Wacław Krzyżanowski, a także oficerowie pochodzenia żydowskiego jak Wiktor Suchocki, Józef Pik,
Jan Wołkow i wielu innych prawomocnie zostali uniewinnieni. Ofiarom pozostało zapomnienie i wyklęcie, wymazanie ze społecznej pamięci. Zakłamana historia ich walki i celów, jakie sobie stawiali, i dzisiaj budzi ogromne kontrowersje. Ponownie współcześni komuniści i ideowi partnerzy z liberalnych kręgów dezawuują żołnierzy wyklętych. Walczą o usunięcie z kalendarza daty uczczenia ich pamięci. Tym samym dążą do usunięcia z historii walkę o demokrację i niepodległość. Dzisiaj drugie pokolenie ówczesnych polskich komunistów podejmuje walkę z drugim pokoleniem polskich bohaterów narodowych. Walka wciąż trwa, a ci prawdziwi bohaterowie po prostu chcieli żyć w wolnej Polsce. Ten temat zaprezentuje nam w swojej prelekcji pan dr Stanisław Bogaczewicz, którego serdecznie witam. Nie jest anonimowy. Wielokrotnie już występował m.in. w szkole głosząc prelekcje na temat życia i działalności hrabiny Karoliny Landskorońskiej, czy w związku z obchodzonym w naszej lokalnej społeczności świętem niepodległości. Doktor Stanisław Antoni Bogaczewicz, urodzony w 1959 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu 4. Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu rozpoczął studia na KUL w zakresie na Wydziale Teologicznym, w zakresie historii Kościoła, gdzie jego naukowym mistrzem był ojciec profesor Henryk Damian Wojtycka, znany i ceniony w świecie nauki historii nowożytności. A następnie na Uniwersytecie Opolskim, gdzie kontynuował studia historyczne pod kierunkiem księdza biskupa profesora Jana Kopca, zresztą naszego przyjaciela, który był promotorem jego doktoratu. W latach 1986-1997 przebywał w Rzymie jako stypendysta Fundacji Landskorońskich z Brzezia, gdzie z inicjatywy hrabiny profesor Karoliny Landskorońskiej uczestniczył w pracach zespołu naukowego opracowującego źródła do dziejów inicjatury apostolskiej w Polsce w XVI wieku. Projekt, na którym przebywała Karolina Landskorońska, realizowany był przy współpracy z Polskim Instytutem Historycznym w Rzymie i pozwolił naszemu dzisiejszemu prelegentowi na przeprowadzenie prac archiwalnych, m.in. w Archiwum Watykańskim oraz w archiwach wiedeńskich, Haus Hofbund Stadtarchiv w Wiedniu. Jest historykiem znanym i cenionym o szerokiej wiedzy historycznej. Jego walory intelektualne pozwalają mu na podejmowanie szerokiego zakresu tematyki historycznej. Zajmuje się historią chrztu Polski, a także historią XVI i XVII wieku. W kręgu jego zainteresowania jest okres rozbiorów i powstań narodowych. W swoich publikacjach podejmuje tematykę I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego okresu, II wojny światowej i Polski Ludowej. Nie omija współczesnej historii związanej z transformacją ustrojową z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Materiał faktograficzny znajduje w archiwach IPN-u, który jest udostępny z racji pracy zawodowej tej szacownej instytucji od 2001 roku. Jest autorem i współautorem licznych publikacji o charakterze naukowym i popularno-naukowym zamieszczanych w wydawnictwach zwartych i ciągłych oraz w prasie. Przy tych okazjach warto dodać, że należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego jest nie tylko członkiem, ale i wiceprezesem jego dolnośląskiego oddziału. W swojej publicystyce wiele miejsca poświęcił hrabinie Landskorońskiej i ojcu Damianowi Wojtyczce. Jako pracownik IPN ma nieoceniony wkład w realizację licznych wystaw, filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych. W tym ostatnim przypadku podejmując współpracę z niezależnym integracyjnym teatrem Arka we Wrocławiu. Jako prelegenta można go spotkać w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Wrocławskim Klubie Spotkania i Dialog, a dzisiaj w Klubie Piastowskim.
Temat dzisiejszego przedłożenia, które zaprezentuje pan dr Stanisław Łukaszewicz, brzmi: oni chcieli żyć w wolnej Polsce. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Witając pana serdecznie w naszej lokalnej społeczności, oddajemy panu głos. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za możliwość spotkania się z państwem. Tym bardziej, że tutaj wiele twarzy spośród państwa znam. I przypuszczam, że to, że się tutaj spotykamy, no może świadczyć o tym, że moja skromna osoba zyskała uznanie wśród państwa, a niewątpliwie mogę zaliczyć państwa również do grona przyjaciół, za co dziękuję księdzu profesorowi również. Myślę, że to nasze spotkanie znajdzie swój ciąg dalszy, tym bardziej, że mam już te doświadczenia wspólnych spotkań również z przeszłości. To sprawia mi tym większą radość, że w obecnych czasach rzeczywiście obserwowane są pewne zabiegi i działania zmierzające do tego, żeby działalność również taką edukacyjną, popularyzatorską przenieść na inny grunt, poza gruntem szkolnym. Proszę państwa, mój wykład nie będzie miał charakteru wykładu akademickiego. To jest bardziej refleksja na temat wskazany i nakreślony tutaj przez księdza profesora, ale przypuszczam, że to będzie pewien punkt wyjścia i że ten wykład zainspiruje państwa może do pogłębienia wiedzy na ten temat. Tym bardziej, że temat żołnierzy wyklętych można powiedzieć, że w obecnej sytuacji staje się tematem, który jest marginalizowany, a nawet są pewne trendy zmierzające do tego, żeby wykluczyć ten temat z programu nauczania szkolnego. Także spotykając się z państwem, liczę również na to, że zainspirowani tym wykładem będziecie państwo próbowali promieniować również na swój krąg rodzinny czy krąg swoich znajomych. Jeśli pozwolicie państwo, to ja usiądę zgodnie ze wskazaniami księdza profesora i podejmę tę refleksję. Chciałbym, żebyśmy po prostu wspólnie próbowali umieścić to zagadnienie żołnierzy wyklętych w takim szerszym kontekście historycznym. Proszę państwa, świadomość przegranej przez Polskę wojny obronnej w 1939 roku, już we wrześniu 1939 roku, doprowadziła do działań zmierzających do tworzenia konspiracyjnej organizacji wojskowo-cywilnej i przyjęła ona nazwę Służba Zwycięstwa Polski. To miało miejsce już pod koniec września 1939 roku w Warszawie. W wyniku natomiast decyzji rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie konspiracja w okupowanym kraju została rozdzielona na dwa piony. Na pion cywilny oraz na pion wojskowy. Już w listopadzie 1939 roku mocą decyzji premiera i naczelnego wodza pion wojskowy przyjął nazwę Związku Walki Zbrojnej. No i wiosną 1942 roku ta nazwa, ten pion został przekształcony w Armię Krajową. Tutaj chciałbym się odwołać do roty przysięgi żołnierzy Armii Krajowej i to nam pozwoli zrozumieć również te postawy, które towarzyszyły żołnierzom Armii Krajowej, również żołnierzom innych formacji zbrojnych, do tego, żeby również po roku 1945 kontynuować działalność zbrojną. Jest to odwołanie do pewnych tradycji, tradycji powstań również niepodległościowych, wierności Bogu, ojczyźnie i jednocześnie polskiej tradycji. Jak brzmiały słowa roty przysięgi obowiązującej od roku 1942? W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej rozkazom Naczelnego Wodza
oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Co odpowiadała osoba przyjmująca tę przysięgę? Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwem będzie twoja nagroda. Zdrada karana jest śmiercią. Armia Krajowa prowadziła działania zbrojne na terenach Rzeczypospolitej okupowanej zarówno przez Niemcy, jak i przez Rosję Sowiecką, ale jednocześnie też podejmowała akty dywersji na ziemiach rdzennie należących do Niemców i do Rosji Sowieckiej. Często mówimy o tym, że Armia Krajowa stanowiła swoistego rodzaju fenomen na tle walczącej Europy. O fenomenie Armii Krajowej zdecydował przede wszystkim fakt, że mimo swego podziemnego charakteru stanowiła ona integralną część tych sił zbrojnych, które funkcjonowały na zachodzie Europy. Pod względem prawnym ona była równoważna z tymi wszystkimi oddziałami walczącymi poza granicami Polski. Generalnym założeniem rządu polskiego na uchodźstwie oraz dowódców Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej było połączenie w ramach Armii Krajowej wszystkich rozdrobnionych formacji zbrojnych, które respektowały polską rację stanu. Nie wszystkie jednak oddziały zbrojne podporządkowały się rozkazom dowództwa Armii Krajowej. Mimo że ta akcja scaleniowa nie została doprowadzona do końca, jednak trzeba przyznać, że ostateczny bilans był imponujący. Wielki nurt Armii Krajowej tworzyły inne organizacje i grupy, oddziały lokalne i ponadlokalne, w tym związane z ruchem ludowym, bataliony chłopskie. Tylko część organizacji związanych ze Stronnictwem Narodowym, czyli Narodowa Organizacja Wojskowa, która później była przekształcona w Narodowe Siły Zbrojne, nie uznając autorytetu delegatury rządu i Komendy Głównej AK, nie podporządkowała się, niemniej jednak ona uznawała legalność rządu polskiego w Londynie. Naczelnym zadaniem polskiego państwa podziemnego było przygotowanie i przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego. Jednocześnie, przygotowując to powstanie, Armia Krajowa prowadziła bieżące działania zbrojne. Wiosną 1943 roku sytuacja międzynarodowa Polski uległa gwałtownemu pogorszeniu. Władze sowieckie zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem RP w Londynie i przystąpiły już jawnie do organizowania ośrodka przyszłej władzy w Polsce oraz podporządkowanego jej polskiego wojska. Na tę decyzję władz sowieckich wpłynęła sprawa ujawnienia zbrodni katyńskiej. W maju 1943 roku w Sielcach koło Razania rozpoczęto werbunek do pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Była to jednostka Wojska Polskiego w Związku Sowieckim, całkowicie zależna od Armii Czerwonej. Na jej czele stanął pułkownik Zygmunt Berling. Do lipca 1943 roku do tej armii zaciągnęło się około 16 tysięcy Polaków. Dodam, że to byli ci Polacy, którzy po prostu nie zdążyli do armii Andersa i w związku z tym nie mogli być ewakuowani przez Bliski Wschód do Afryki i później nie mogli uczestniczyć w kampanii włoskiej. Na władze polskiego państwa podziemnego spadł obowiązek bronienia terytorium państwa i polskiego społeczeństwa. Plany powstania powszechnego z czasem zostały zastąpione tak zwanym powstaniem strefowym, a następnie planem wzmożonej akcji sabotażowo-dywersyjnej, której nadano kryptonim Burza. Akcja Burza, podobnie jak powstanie warszawskie, przez wielu zresztą historyków powstanie warszawskie jest
wliczane w ramy działań akcji Burza była walka o Polskę niepodległą. Oddziały AK miały wzwalać miasta i miasteczka również we współdziałaniu z Armią Czerwoną. Zaraz po walkach miała być tworzona polska administracja na tych terenach, które zostały zajęte, wyzwolone z okupacji niemieckiej. Władze Związku Sowieckiego odrzucały jednak możliwość współpracy z Armią Krajową i przedstawicielami legalnych władz polskich. Zachowując niejednokrotnie pozory i zamiar współdziałania, dokonywali aresztowań zarówno kadry dowódczej AK, przybywających na zorganizowane przez dowództwo Armii Krajowej, Armii Czerwonej odprawy, a także dokonywały aresztowania całych oddziałów Armii Krajowej, dokonując również deportacji zatrzymanych żołnierzy w głąb Związku Sowieckiego. Rosja sowiecka konsekwentnie realizowała przygotowany plan tworzenia nowego rządu polskiego. Miał on jak najszybciej być zainstalowany w Polsce. Tę strukturę tworzył pozostający w opozycji do legalnego rządu Rzeczpospolitej w Londynie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Z czasem został on zastąpiony tymczasowym rządem jedności narodowej. Powstanie tego politycznego tworu stanowiło realizację postanowień jałtańskich, które dopełniono uzgodnieniami dyplomacji rosyjskiej z dyplomacją USA i Wielkiej Brytanii w maju i czerwcu 1945 roku. Zmierzały one do rekonstrukcji tymczasowego rządu w Polsce na szerszej bazie ugrupowań politycznych. Powstanie tymczasowego rządu jedności narodowej miało stać się czytelnym sygnałem dla Zachodu, jak i polskiego społeczeństwa, że sytuacja w Polsce zmierza w kierunku pełnej stabilizacji. Proszę zauważyć, że rzeczywiście oddanie nas w sferę wpływów Moskwy to było zagadnienie uzgodnione między Wschodem a Zachodem. To jest bardzo istotne. Potwierdzić zresztą tę normalizację w kraju miały również przeprowadzone w atmosferze terroru i sfałszowanego referendum wybory również z roku 1947. Zaistniała sytuacja gruntowała sowiecką dominację w Polsce podstawami ustrojowymi powojennego państwa polskiego, które zresztą obowiązywały do roku 1989 roku, były monopol partii komunistycznej w sferze władzy oraz podporządkowanie kraju Związkowi Radzieckiemu. 19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Główną przyczyną tej decyzji była troska o los żołnierzy w obliczu nadciągającej ofensywy Armii Czerwonej i spodziewanych represji ze strony Sowietów. W swym rozkazie generał napisał: żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz, dalszą swoją pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Koordynację walki o niepodległość przejęła wówczas kadrowa organizacja wojskowa NIE, to jest skrót od terminu niepodległość, a po jej rozwiązaniu 7 maja 1945 roku delegatura sił zbrojnych na kraj, która istniała do 6 sierpnia 1945 roku. Natomiast 2 września 1945 roku powołano do istnienia z założenia polityczną organizację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, której podporządkowało się wiele walczących ugrupowań. Wobec prowadzonego przez komunistów i panującego w Polsce terroru wielu żołnierzy Armii Krajowej i innych oddziałów polskiego podziemia zdecydowało się na kontynuację walki. Według szacunkowych badań przeprowadzonych również przez IPN liczba żołnierzy niezłomnych, wyklętych wynosiła od około 120 do 180 tysięcy.
Niemal połowa z nich pochodziła, rekrutowała się z Armii Krajowej. Około 30-40 tysięcy konspiratorów to były osoby związane z podziemiem narodowym. Oczywiście liczby te nie obejmują organizacji oraz grup, które wspierały działalność podziemia niepodległościowego. Komuniści, chcąc osłabić siłę zbrojnego oporu, bałamutnie posłużyły się tym instrumentem, który stosowany jest w państwach demokratycznych, a tym instrumentem były ogłoszone amnestie. Zwłaszcza dwie pierwsze miały decydujący wpływ na dalsze losy podziemia niepodległościowego. Pierwsza ogłoszona została już 2 sierpnia 1945 roku. Skorzystało z niej około od 35 do 45 tysięcy członków podziemia. Kolejną zaś amnestię ogłoszono 22 lutego 1947 roku. Ujawniło się wówczas około 75 tysięcy żołnierzy. Te prawne działania władz w innych okolicznościach uznawane są za akt łaski państwa wobec skazanych prawomocnym wyrokiem. W bieżącej zaś sytuacji to były, można powiedzieć, perfidne działania i stanowiły one swoistego rodzaju pułapkę. Obietnic amnestyjnych nie dotrzymano, zebrana zaś w toku przesłuchań wiedza posłużyła do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcia do osób nadal prowadzących walkę. Rozpoczęły się więc aresztowania, sfingowane procesy, represje wobec żołnierzy podziemia. Zagrożeni aresztowaniem byli ci żołnierze podziemia, którzy się ujawnili z powodów amnestii, jednakże ta sytuacja zmusiła ich do powrotu do lasu, do powrotu do walki. Dziś oczywiście nazywamy ich żołnierzami wyklętymi lub żołnierzami niezłomnymi i corocznie od 2011 roku 1 marca przywołujemy ich pamięć w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlaczego właśnie ta data? To jest też bardzo wymowne. Otóż tego dnia w 1951 roku wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na prezesie Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Wszyscy wymienieni wyżej po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego poddani zostali brutalnemu śledztwu i przez komunistyczny sąd zostali skazani na karę śmierci. Wyroki wykonano na nich metodą katyńską. Zresztą potwierdzają to prace ekshumacyjne prowadzone przez profesora Szwagrzyka. O skali komunistycznego terroru świadczyć może ilość wydanych do 1956 roku wyroków śmierci w Polsce. Według różnych szacunkowych danych wydano ich około od 5 do 8 tysięcy. Duża część z nich to wyroki wydane z pobudek politycznych, choć obecnie za wcześnie, by oszacować ich pełną i precyzyjną liczbę. Oczywiście nie wszystkie wyroki wykonano, ale sama skala orzeczeń budzić może grozę. Pomijam oczywiście w tym miejscu skrytobójcze mordy dokonane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej czy żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego, a także oddziałów NKWD. O skali wydawanych wówczas wyroków śmierci napisał w swym promemoria pod datą 27 stycznia 1952 roku prymas Stefan Wyszyński. Pozwolę sobie na cytat. Jeśli bym był słabego ducha i wątpił w przyszłość, to obraz tych zbrodni wołających o pomstę do Boga daje odpowiedź. Quorum finis interitus, ich koniec zgubny. Boże, ustrzeż tych ludzi od całego wymiaru Twojej sprawiedliwości. Często modlę się za prezydenta Bieruta, by Bóg nie składał na jego głowę wszystkich zbrodni, które za jego rządów zostały w Polsce dokonane. Polska przedwojenna nie wydała tylu wyroków śmierci w ciągu dwudziestolecia,
co teraz wydaje się w ciągu roku. Rządzący w Polsce od 1944 roku komuniści nie mogli, nie chcieli przyjąć wielowiekowego dziedzictwa religii, kultury, tradycji i pamięci historycznej kształtującej tożsamość narodową Polaków. Była to świadomie realizowana pewna idea, która wyrażona została w międzynarodówce. W przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Przed ciosem niechaj tyran drży. Ruszymy z posad bryłę świata, dziś niczym, jutro wszystkim my. Proszę zauważyć, jaką aktualność te słowa również wyrażają w bieżącej sytuacji, gdzie jesteśmy świadkami rzeczywiście dokonujących się zmian mentalnych. Wczoraj miałem nawet taką ciekawą rozmowę, gdy odnosząc się również do tych prób ingerencji w wychowanie młodzieży, nazwano ten proces, tak może bardzo dosadnie, ale adekwatnie, fekalizacja umysłów młodzieży. W Polsce komuniści drogą dla realizacji swych celów mieli już przetartą. Mianowicie pięcioletnia okupacja doprowadziła do wyniszczenia licznej rzeszy przywódcy grup narodu, inteligencji. W przypadku Niemców prowadzone to było w ramach Inteligenzaktion, która była prowadzona na terenach wcielonych do Rzeszy. Na terenach zaś Generalnego Gubernatorstwa przyjęła ona nazwę Akcja AB, Außerordentliche Befriedungsaktion, nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna. W tym czasie wymordowano kilkaset tysięcy przedstawicieli inteligencji polskiej. Drugi okupant natomiast, oczywiście poza Katyniem, Charkowem, Twerem, Kijowem, Mińskiem i innymi miejscami kaźni, gdzie wymordowano 21 tysięcy elity poprzez kolejne fale wywózek czy deportacji w głąb Rosji, pozbawił naród polski inteligencji. To jest około 350 do 800 tysięcy osób. To jest, są też bardzo wymowne cyfry. Nowi okupanci, tworząc powojenną rzeczywistość Polski, oparli się przede wszystkim na środowisku przedwojennych komunistów. Nie było ich jednak wielu. Dlatego pozłuszyli się również polskimi kolaborantami uwiedzionymi pustymi hasłami postępu i dobrobytu oraz możliwością uzyskania awansu społecznego. Niestety do utrwalaczy tej nowej władzy przyczyniły się również środowiska inteligenckie, pragnące w pośpiechu i za wszelką cenę zająć miejsca tych, którzy wyginęli. Podczas swoich kwerend niestety miałem sposobność również dotarcia na przykład do teczek personalnych absolwentów KUL-u przedwojennego, którzy również niestety mieli swą niechlubną zasługę w wydawaniu wyroków czy sporządzania aktów oskarżenia. Niejaki Humer to był właśnie absolwent KUL-u, który później sprzeniewierzył się również tej dewizie bliskiej KUL-owi: Deo et patrie, Bogu i Ojczyźnie. W tym czasie, użyję języka publicystyki, polskie dzieci Stalina i Hitlera dokonywali eksterminacji tych resztek polskich elit, które przetrwały dwie okupacje i którzy decydowali się jako żołnierze wyklęci, niezłomni, z bronią w elku przeciwstawiać się tym nowym porządkom. Zresztą zgodnie z tą dewizą Bóg, honor i ojczyzna, tutaj odwołam się też do takiej impresji. Otóż harcerze na kwaterze ofiar komunizmu wywiesili baner z takim bardzo wzruszającym, jednocześnie też zmuszającym do refleksji napisem: Ostatni rycerze Rzeczypospolitej. To dotyczyło tych właśnie, którzy spoczywają w kwaterze ofiar komunizmu na wrocławskim cmentarzu Osobowickim. Proszę Państwa, żeby mówiąc o tych podstawach ideowych, pozwoliłem sobie przywołać tutaj osobę podpułkownika Łukasza Cieplińskiego Pułka. Wielką miłość Cieplińskiego do Boga, ojczyzny i rodziny, a także niebywałą odwagę i wewnętrzną siłę, która pozwoliła mu przetrwać z honorem najcięższe chwile w mokotowskim więzieniu, poznajemy dzięki grypsom przekazanym rodzinie z więzienia oraz ze słów wypowiadanych podczas rozprawy. I tutaj pozwolę sobie również
w kontekście tego kryzysu rodziny i tego kryzysu, który dotyka generalnie tradycyjnych wartości, które są nam bliskie, wskazać rzeczywiście, że są wartości niezmienne, że są wartości trwałe, dla których wielu potrafiło oddać swoje życie. Do swej żony pisał: kochana Wisiu, jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie już ostatnie dla mnie dni. Ten ból składam u stóp Boga i Polski. Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne. Przed stalinowskim zaś sądem mówił: staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. O jego niezłomnym charakterze niech świadczą słowa stanowiące niejako jego duchowy testament. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska. Pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Takich osób i zbrojnych oddziałów w czasie wojny i po jej zakończeniu, które dochowały wierność dewizie Bóg, honor i ojczyzna, było znacznie więcej. Z pewnością poza formacją uzyskaną w okresie międzywojennym dzięki współdziałaniu państwa i kościoła, szkoły i rodziny, było to również zasługą duchowieństwa, które podczas niemieckiej okupacji pełniło obowiązki kapelanów partyzanckich. Po roku 1945 zaś wspierało podziemie niepodległościowe. I dodam tutaj, że według szacunkowych danych w latach 45-56 w komunistycznych więzieniach przebywało ponad 1000 kapłanów, czyli stanowiło to około 10% ogółu duchowieństwa katolickiego w Polsce. To jest też bardzo wymowne. Proszę Państwa, na pewno nie ma czasu, żeby tutaj rozwinąć ten wątek zasług duchowieństwa. Może kiedyś będzie sposobność, żeby powiedzieć o czynie niepodległościowym i zaangażowaniu duchowieństwa katolickiego, poczynając nawet od tych powstań narodowych w wieku XIX. Bo rzeczywiście to jest niejako kontynuacja tej tradycji. Ja tutaj tylko wspomnę o księdzu Rudolfie Marszałku, Chrystusowcu, na którym wykonano wyrok 10 marca 1948 roku i ciało jego prawdopodobnie pochowano na terenie warszawskiej Dolinki Służewieckiej. Zresztą do tej pory nie zostało zidentyfikowane. No i o księdzu Władysławie Gurgaczu, jezuicie, który został zatrzony 14 września 1949 roku. W przekonaniu komunistów należało niszczyć pamięć o żołnierzach wyklętych, niszczyć moralnie z wykorzystaniem instrumentu kłamstwa oraz propagandy. I proszę to teraz odnieść też do bieżących wydarzeń, których próbuje się po prostu podważyć siłę, moc tej ofiary, którą oni złożyli. Tworzono więc legendę o bohaterstwie i walce podziemia komunistycznego, o zasługach Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, przy jednoczesnym tworzeniu czarnej legendy o zbrodniach popełnionych przez żołnierzy prawdziwej konspiracji niepodległościowej. Komunistom nie chodziło zatem wyłącznie o fizyczną likwidację realnych przeciwników oraz tych, którzy w przyszłości mogliby stanowić zagrożenie dla szerzenia idei komunistycznej. Potwierdzają to słowa naczelnika Wydziału Śledczego w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, majora Wiktora Herrera, które wypowiedział wobec Wiesława Chrzanowskiego podczas śledztwa w 1948 roku. Zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa. Ta postawa później była pielęgnowana przez wiele lat. Temu celowi podporządkowano cały aparat propagandy, pospiesznie tworzoną kulturę w postaci literatury, poezji, grafiki i filmu, a także poprzez naukę, w której prym wiedli pupile bezpieki i partii.
czasem zaczęła się pojawiać masowa literatura utrwalania władzy ludowej. No i tutaj przypuszczam, że niektórzy z Państwa mogą znać taką serię Tygrysy. To wychodziły, te książeczki wychodziły rzeczywiście w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie i zalewały cały kraj. Skierowane i pisane były w takiej formie przystępnej dla młodzieży. Początkowo, to znaczy do roku 1956, piętno Karła Reakcji przypisano całemu niekomunistycznemu podziemiu politycznemu i wojskowemu, zarówno z czasu okupacji niemieckiej i sowieckiej, jak i po jej zakończeniu. Później zastosowano znaną już w starożytności tę metodę dividet impera, dzieli rządzi. Armię Krajową podzielono na reakcyjną górę, dowództwo, i otumanione masy, czyli tych biednych żołnierzy, którzy zbłądzili, którzy po pokajaniu się mogli zostać dopuszczeni do oddziału w dobrodziejstwie nowej rzeczywistości poprzez na przykład przynależność do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W siermiężnych latach gomułkowskich, a także za panowania Edwarda Gierka otrzymano wciąż tę samą propagandę co za Stalina, choć zmieniała ona swe formy, dopasowując się do nowych realiów. Cel jednak pozostał zawsze ten sam. Zohydzenie i poniżenie żołnierzy wyklętych przy jednoczesnej gloryfikacji władzy komunistycznej. Od lat 80. jednak etos podziemia niepodległościowego powoli się przebijał. Polskie państwo podziemne odzyskiwało swą rolę historyczną. Ciesząc się coraz większym uznaniem młodych ludzi, coraz większego znaczenia nabierał drugi obieg wydawniczy, jak również spotkania ze świadkami historii, którzy odważyli się na fali przemian solidarnościowych opowiadać o swojej przyszłości. Odzyskiwanie pamięci i przywracanie w niej roli żołnierzy wyklętych toczyło się bardzo powoli i zawsze w ogniu niezwykle ostrych, również po przełomie lat 89-99 słów. Jednak pomimo wielu przeszkód, głosów krytyki oraz aktów agresji wobec symboli wyrażających i nawiązujących do historii oraz bohaterskich czynów żołnierzy wyklętych, prawda o ich bohaterstwie i poświęceniu dociera oraz przyjmowana jest przez zdecydowaną większość społeczeństwa. O uczczeniu pamięci o czynach żołnierzy wyklętych i niezłomnych uczestniczymy również dzisiaj, spotykając się tutaj. Spełniamy w ten sposób wolę jednego z największych z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II, który 18 maja 1994 roku powiedział między innymi, tutaj cytuję: trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypominać przed Bogiem i historią, aby nie zmazywać prawdy naszej przyszłości w tym decydującym momencie dziejów. Proszę Państwa, na zakończenie mojego wystąpienia pozwolę sobie odczytać treść jednego z dokumentów, którego ranga wzrasta w kontekście różnorodnych działań zmierzających do szkalowania pamięci żołnierzy niezłomnych, również obecnie. Dokumentów to raport specjalny skierowany do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej z listopada 1945 roku, w którym czytamy. To będzie taki obszerny cytat, ale sądzę, że on oddaje rzeczywiście motywy, którymi kierowali się żołnierze wyklęci niezłomni. Dnia 25 listopada 1945 roku w miejscowości Biały Kamień, powiat Wałbrzych, miał miejsce następujący wypadek. Do mieszkania Polaka zamieszkującego w Białym Kamieniu wtargnęło o godzinie 23.30 po przednim wyważeniu drzwi dwóch żołnierzy Armii Czerwonej celem dokonania rabunku. Wtargnąwszy do środka sypialni, skierowali automat do ubierającego się już właściciela tego mieszkania, żądając od niego pieniędzy.
Steroryzowany bronią oddał im portfel z dokumentami zawartością 270 zł. Żołnierze ci zaś po zrabowaniu tejże gotówki portfel z dokumentami porzucili na miejscu. Następnie splądrowali całe mieszkanie, zabierając ze sobą odzież i bieliznę i takie rzeczy jak przybory do golenia, po czym jeden z nich wyniósł te wszystkie zrabowane rzeczy na podwórze. Kiedy powrócił, jeden z nich rozkazał pod groźbą automatu, by właściciel mieszkania położył się do łóżka przy żonie i kiedy jeden z nich, stojąc nad nim z bronią, drugi dokonał na żonie właściciela mieszkania gwałtu. Następnie zmienili rolę i pierwszy z nich, który już zgwałcił kobietę, stał się z automatem nad mężem. W czasie zaś tego dopuścił się drugi gwałtu na jego żonie, po czym ujął karabin i oddał strzał do owej kobiety, wskutek czego ranna wydała okrzyk. Podniecony tym żołnierz rosyjski zareperował jeszcze raz karabin i ująwszy go za lufę uderzył umierającą już kobietę kolbą w głowę. W momencie tym nastąpiło odpalenie, tak że został sam ciężko ranny w okolicy brzucha. Żołnierz stojący z automatem nad mężem zamordowanej kobiety rozkazał mu, by rannego kolegę wyniósł na korytarz, co ten uczynił przy pomocy jednego Niemca, którego zjawienie się w jego mieszkaniu mąż zamordowanej wytłumaczyć nie potrafi. Skorzystawszy z okazji, jaka wytworzyła się w chwili wynoszenia rannego żołnierza, mąż zamordowanej zbiegł na podwórze i następnie do kopalni, skąd powiadomił telefonicznie posterunek w Białym Kamieniu. Natychmiast na miejscu wypadku zjawili się funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i NKWD, którzy nie pozwolili sprawy tej prowadzić organom Milicji Obywatelskiej do tego stopnia, że nawet nazwiska rannego żołnierza rosyjskiego ustali do tej pory nie zdołać. Proszę Państwa, wydarzeń, które teraz przytoczyłem, bardzo wiele. Ja miałem sposobność odnaleźć pewne dokumenty w zasobie naszego archiwum. Archiwum PN-u we Wrocławiu liczy około 10 kilometrów materiału. Gdybyśmy tak ułożyli sobie, załóżmy te wszystkie teczki, które tam są, to można by było ustalić taką drogę od Bielan Wrocławskich do rynku. Równie wiele tego typu dokumentów zachowało się w archiwum nowym. Tam między innymi też z tego typu dokumentami miałem sposobność zetknąć się, przeprowadzając tam kworendy, między innymi w archiwum Ministerstwa Ziem Zachodnich. Kończąc, pragnę zwrócić się do Państwa z takim pytaniem, to jest pytanie retoryczne. Czy opisane w cytowanym dokumencie zachowanie żołnierzy obcej armii jest charakterystyczne dla wyzwolicieli i sojuszników, czy raczej dla okupantów, wrogów i najeźdźców? Czy powojenna Polska była państwem wolnym i niepodległym, czy okupowanym przez Związek Sowiecki? Czy w zaistniałej sytuacji żołnierze niezłomni, świadomi zbrodniczego charakteru narzuconego Polsce, systemu politycznego, mieli prawo do podjęcia walki w imię obrony siebie, swych bliskich i narodu? Pozostawiam Państwa z tymi pytaniami, ufając, że nasze kolejne spotkania pozwolą zgłębić wiedzę o powojennych dziejach Polski, w tym o żołnierzach wyklętych, czyli tych bohaterach, którzy swym życiem przypłacili wierność Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Jakiś fundament. O, tak. Dziękujemy serdecznie panu doktorowi za to przedłożenie. To nie wszystko, bo ma jeszcze dla nas przygotowany film odnoszący się do właśnie żołnierzy wyklętych, albo bardzo niecierpliwy, bo już żona ten mikrofon. Proszę Państwa, oczywiście, jeśli później będą jakieś pytania, to postaramy się na nie odpowiedzieć. Czy są jakieś pytania z sali? Nie. Słyszymy teraz w naszej sytuacji nowej w Polsce o możliwości likwidacji PN-u. Jak to się będzie miało, jak po prostu będą prowadzone prace, że
żeby, tak jak pan profesor powiedział, żeby zakończymy tej sprawy, jeżeli nie odnajdziemy ciała, jeżeli nie nazwiemy ich imieniem, nazwiskiem i nie pochowamy. Czy jest szansa na to, żeby dalej prace były kontynuowane? I jakie to ma dla nas właśnie w dzisiejszych czasach znaczenie? Myślę, że IPN póki co istnieje i istnieć będzie, prawda? Ale pan głos specjaliście. Proszę Państwa, mamy też taką nadzieję, że prace będą kontynuowane pomimo pewnych trudności. IPN istnieje w zasadzie, jeśli chodzi o prawne uwarunkowania od roku 1998. Długie dyskusje w Sejmie sprawiły, że w zasadzie mógł rozwinąć swoją działalność od roku przed rokiem 2000. Ja pracuję od roku 2001 i tutaj podzielę się z Państwem pewnym takim swoim doświadczeniem. Marzenia się spełniają. W roku 1998 we Wrocławiu w Arsenale otwarto, był wernisaż wystawy Winni, niewinni. Tam przedstawiono po raz pierwszy twarze sędziów i prokuratorów, którzy odpowiedzialni byli za wydawanie właśnie wyroków śmierci na tę konspirację niepodległościową. To była wystawa stworzona przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który wtedy pracował w poprzednicy IPN-u, mianowicie w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oczywiście wystawa wywołała burzę, bo ujawniono wizerunek zbrodniarzy, przestępców, prokuratorów, sędziów. I wtedy profesor Szwagrzyk padł na taki pomysł, żeby zastosować taki wybieg, tak jak to się robi wobec przestępców, mianowicie oczy zakrył czarną opaską. To oczywiście, że tak powiem, wzbudziło zainteresowanie, jednocześnie tę sprawę nagłośniło. Ja wtedy sobie tak wymarzyłem. Mój Boże, jak ja bym chciał pracować w takiej instytucji, która zajmowałaby się właśnie sprawami represji komunistycznych, zwłaszcza wobec Kościoła. No i to się spełniło w roku 2001. Proszę Państwa, liczymy na to, że rzeczywiście IPN jednak zakorzenił się również w świadomości społeczeństwa i że jednak będziemy trwali. Tym bardziej, że rzeczywiście staramy się swoją działalnością objąć wiele grup. To jest między innymi takie docieranie do różnych pokoleń. Te idee łączą osoby młode i osoby dojrzałe. Na pewno scalają też również te osoby w takim dążeniu do poznania prawdy o najnowszych dziejach Polski. Liczmy na to, że instytucja będzie istniała i będzie pełniła w dalszym ciągu swą misję. Tak mi się przypomniało wydarzenie w Wrocławiu, w Wrocławski swego czasu. Tam prezentowano twarz bezpieki. No i wszyscy oczywiście przychodzili, patrzyli i dziecko mówi, mamo, patrz, dziadek ma być. Oczywiście to zrobiła mama, dziecko za rękę i ja mam podobne pytanie do pani Uli, panie profesorze, czy w chwili obecnej wiele prac jest prowadzonych w związku z ekshumacjami, jeżeli chodzi o IPN, czy te prace są w jakiś sposób ograniczane ze względu na fundusze? I pytanie do pana profesora, czy w przestrzeni publicznej teraz zdaniem pana profesora działa wiele osób, potomków tych katów i tych, którzy sądzili żołnierzy niezłomnych. Proszę pana, proszę państwa, ja nie mogę tak w szczegółach mówić o pracach prowadzonych przez Biuro Poszukiwań, bo ja pracuję w Biurze Edukacji. Niemniej jednak
nie dotarły do mnie takie głosy, które by wskazywały na to, że pewne ograniczenia są. Być może, że to wynika również z pewnych takich, te ograniczenia mogą wynikać z jakichś takich utrudnień formalno-prawnych, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście tutaj no, trzeba pokonać pewną barierę. Niemniej jednak wiem, że we Wrocławiu takie prace są prowadzone. Teraz zwłaszcza ruszy wraz z wiosną ten dalszy taki proces prac poszukiwawczych, archeologicznych i ekshumacyjnych. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, no to tak jak w życiu bywa, ci, którzy wcześniej byli zaangażowani w działalność społeczną, publiczną, znajdują swoich kontynuatorów również w swoich potomkach, w swoich dzieciach. Także to jest niewątpliwie przekazywane, zresztą co jakiś czas docierają do nas te informacje również w mediach wskazujące na to, że to jest pewien taki ciąg pokoleniowy. Zresztą tak samo jak to ma miejsce w odniesieniu do żołnierzy wyklętych, gdzie rzeczywiście rodzina pielęgnuje pamięć i dba o to, żeby prawda o swoich przodkach żyła w przestrzeni publicznej. Także tyle mogę odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze Pani pytanie? Ja bym bardzo prosiła o uściślenie może tego nazwania, nie powiem nazwy, żołnierzy wyklęci. Ze względu na to, że jeżeli się czyta historię, prawda, partyzancką tych wszystkich oddziałów, to ona nie jest taka czarno-biała, jakbyśmy chcieli ją teraz tutaj zobaczyć, bo wiem, że nawet w tych oddziałach no były jednak takie, no nie nazwijmy to bandy, ale były oddziały, które jakby nie odpowiadały na te zasady żołnierzy, oddziałów, żołnierzy wyklętych. Ja na przykład dzisiaj tak z ciekawości sięgnęłam do właśnie takiej literatury i tam przeczytałam o jednym Wołyniak. On należał najpierw do Armii Krajowej, a później splamił się zamordowaniem ludności ukraińskiej około 170 osób. Ja bym chciała, żeby Pan to tak wyraźnie powiedział, że żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, to są tacy, a nie tacy, to są tacy, a tacy ludzie, którzy wywodzą się z danych środowisk i, prawda, i kierują się pewnymi zasadami. Żeby to było tak wyraźnie wyartykułowane, nie że tamte partie, które napadały, prawda, bo to różne bojówki były tworzone, bo sytuacja była bardzo skomplikowana, bo to były szczególnie tam, prawda, na tych Kresach Wschodnich działały te wszystkie organizacje, z których dorastali ci bohaterowie. Może ja to zbyt skomplikowanie proszę tego, ale chciałabym, żeby Pan tak wyraźnie wyartykułował i oddzielił żołnierzy wyklętych, niezłomnych od tych takich niefajnych historii, niefajnych. W ogóle historia jest bardzo trudna, historia jest skomplikowana, prawda? Bo wiadomo jest rzecz, że w tamtych czasach, jeżeli Pan mówi o wschodzie, prawda, no to były też bezpośrednie kontakty z bandami. No to z bandami współpracowali też ludzie. Czasami były to same wioski, prawda? Jeżeli oddział wchodzi, przepraszam, to ja za co tam mikrofon. Jeżeli oddział polskich partyzantów wchodzi na taką wioskę i zobaczył, że dostrzegł, że tam jest ta szczególna walka i nastawienie antypolskie, to musiał się liczyć z faktem, że będą wydane. Komu? W pierwszym rzędzie my mówimy bandom Buba, prawda? W drugim rzędzie NKWD-stom czy SB.
I sytuacja jest naprawdę trudna do wytłumaczenia momentami, ale myślę, że jakieś rozgrzeszenie tych żołnierzy, tych czynów chyba jest możliwe. Proszę bardzo, ja przechodzę. Proszę Państwa, tutaj ksiądz profesor dotknął istoty zagadnienia. Ja natomiast się cieszę, wreszcie mogę zidentyfikować panią Julię, o której tyle razy słyszałem od księdza. Natomiast powiem tak, proszę Państwa, bardzo często popełniamy jeden błąd. To jest takie ahistoryczne myślenie. Z naszej perspektywy próbujemy ocenić pewne wydarzenia, których kontekst był diametralnie różny. Odwołam się do takiej sytuacji, która miała miejsce przed kilku nawet laty. Żołnierze, którzy uczestniczyli w wojnie w Afganistanie, polscy żołnierze, zostali oskarżeni o to, że po prostu dopuścili się zbrodni wojennej. To było związane z wystrzeleniem pocisku, który, że tak powiem, no też pozbawił życia ludność cywilną. Ale proszę zwrócić uwagę na cały kontekst. Tutaj w ogóle trudno. Dla mnie działania prokuratury wojskowej były absolutnie zrozumiałe. Właśnie tak jak mówię, kontekst. I teraz chciałbym się odwołać, właśnie tak jak mówię, nie możemy z naszej perspektywy oceniać pewnych wydarzeń, które wówczas miały miejsce. To są diametralnie różne sytuacje. Muszę przyznać, że liczyłem się z taką możliwością i tu zadania takiego pytania. I ja tutaj odwołam się, bo to się już, muszę przyznać, że bardzo często też pojawia podczas spotkań pewnych. Ksiądz dotknął bardzo istotnej rzeczy, mianowicie sytuacji, która miała miejsce na wschodzie. Zresztą nie tylko na południu też. Proszę Państwa, Zygmunt Szyndzielarz, Łupaszko, który przewodził 27 dywizji Wileńskiej Armii Krajowej. I teraz tutaj chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Litwini byli sojusznikami Niemców. Sprawa bardzo istotna, prawda? Litwini dopuszczali się zbrodni na ludności polskiej, ale również na ludności żydowskiej. I tutaj można właśnie też powrócić do takich sytuacji, która tam miała miejsce. Mianowicie zarzucono Łupaszce właśnie już później w tych działaniach powojennych i wydając na niego wyrok śmierci, że dopuścił się zbrodni na ludności cywilnej i tutaj wymienione są te miejscowości. Za to oczywiście został skazany za zbrodnię wojenną, ale musimy tutaj właśnie podkreślić jedną rzecz, że była to operacja obronna albo operacja, to się nazywało, odwetowa. To miało po prostu powstrzymać ludność litewską przed mordowaniem właśnie Polaków. I znowu nawiązuję tutaj do kontekstu. Natomiast, żeby zamknąć definitywnie tę sprawę, to odwołam się do wyroku, który wydany został 1 października 1993 roku, orzeczenie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, gdzie unieważniono większość ciążących na Szyndzielarzu wyroków śmierci, a 10 grudnia w wyniku apelacji do Sądu Najwyższego resztę tych wyroków, czyli w 1993 roku zostało czyszczone. Mówimy znowu o kontekście, prawda? Kolejna osoba, na przykład Józef Kuraś, Orzech. I tutaj też pozwoliłem sobie na przedstawienie pewnego kontekstu. Rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, zarówno z okresu okupacji niemieckiej, jak i później okupacji sowieckiej. Związki z UB, później powrót załóżmy do konspiracji, zarzucono między innymi jemu to, że mordował Żydów ocalałych z Holokaustu, że mordował ludność słowacką. Jeśli chodzi o Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, to tam była nadreprezentacja mniejszości narodowych i to jest podkreślane. Jak kiedyś próbowałem przeanalizować to zagadnienie,
I zresztą muszę przyznać, że odpowiedź znalazłem w artykułach Artura Sandauera w Kulturze, one były zamieszczane w latach 80., gdzie on wskazał na to, że po prostu ta zmiana sytuacji politycznej, można powiedzieć w pewnym sensie rewolucja, dawała szansę właśnie na wymianę, nie nazwę tego elitami, wymianę po prostu tych kręgów przywódczych. W związku z tym rzeczywiście wiele osób narodowości żydowskiej wykorzystało tę sytuację. Zresztą podobnie jak na przykład ludność polska, która przebywała we Francji i gdzie została skomunizowana, liczyła na to, że te zmiany polityczne pozwolą im tutaj później, że tak powiem, wspiąć się na te szczyty władzy i możliwości decyzyjne również podejmować. Zresztą wielu spośród tych właśnie skomunizowanych Polaków, którzy wrócili do Francji, oni później pracowali w służbie więziennej, okazuje się. Niestety liczyli rzeczywiście na jakieś profity, no ale wyznaczono im właśnie tego typu służbę. Zresztą jeśli chodzi o Kurasia, to też tutaj trzeba przyznać, że kwestia na przykład Słowaków, no znowu tutaj powołam się na to, Słowacy przecież, oni kolaborowali z Niemcami, oni byli sojusznikami Niemców, oni wydawali tych Polaków, którzy próbowali przez linię Tatr dostać się do Budapesztu. Zresztą do tej pory ten konflikt jest zauważalny między Słowakami i Polakami Orawa i Spisz. Oni jednak czują się Słowakami, chcieliby być w granicach, prawda, tamtych. I teraz kolejna osoba. To jest osoba Rajsa. I trzeba przyznać, że rzeczywiście tutaj się pojawia wiele też różnego rodzaju konferencji, obciążeń, zwłaszcza w jego relacjach z Białorusinami. Ale znowu, proszę Państwa, musimy w kontekście na to spojrzeć. Te mniejszości w okresie międzywojennym, one optowały ciągle i były pod wpływem myśli komunistycznej. W związku z tym, załóżmy, to były osoby, które wspierały na przykład partyzantkę sowiecką, Armię Ludową. No i później to były osoby, które również optowały za tym, żeby jednak te ziemie przez nich zamieszkałe przyłączyć do Związku Radzieckiego. Tak jak mówię, to są sprawy bardzo skomplikowane. Może kiedyś będzie nam dane, że tak powiem, rozłożyć te nasze rozważania na takie czynniki rzeczywiście bardziej proste, żebyśmy mogli tutaj zająć stanowisko wobec tego. Ja ciągle powtarzam, nie można stosować obecnego sposobu rozumienia rzeczywistości do tamtych warunków, że zresztą, jeśli chodzi o Rajsa, to znowu odwołam się teraz do wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 18 listopada 2005 roku. Otrzyma w mocy postanowienie prokuratorów IPN-u umarzające śledztwo, chociaż oni tam rzeczywiście dostrzegli pewne jakieś takie działania, które mogły w pewnym sensie stanowić zbrodnię wojenną. Ale zabójstwo członków określonej grupy narodowościowej i wyznaniowej, w tym kobiet i dzieci, choćby pod pozorem uzyskania wyższych celów politycznych czy niepodległościowych, nie daje usprawiedliwienia żadną racją i jest zbrodnią ludobójstwa. Niemniej jednak oni piszą, że to było powodowane wyższą koniecznością. Czyli znowu dotykamy po prostu pewnego kontekstu historycznego. Tak jak mówię, może kiedyś będzie sposobność, żebyśmy, że tak powiem, bardziej analitycznie podeszli do tych zagadnień. Natomiast, no proszę Państwa, wojna to jest wielki dramat. Zresztą to tutaj również będzie na tym filmie w jakiś sposób akcentowane, gdzie wykonywane są wyroki śmierci, gdzie załóżmy niektóre osoby arbitralnie wyłącza się spośród obowiązującego prawa. Ja tutaj odwołam się, zresztą patrzę na panią Martę, mieliśmy złożyć wizytę u pani Wandy Giałkowej. Przypuszczam, że to trzeba będzie zrealizować, czym prędzej to tym lepiej. Podczas spotkania z panią Wandą opowiedziała o jednym wydarzeniu, które rzuca światło
na działalność tych oddziałów. To akurat nie dotyczyło II wojny. Zresztą zobaczycie Państwo na filmie, to były oddziały wojskowe, gdzie nie subordynacje, gdzie łamanie prawa karano z całą bezwzględnością. Otóż pani Wanda Kiałkowa, która była łącznikiem właśnie, pewnego razu dotarła do Łupaszki i tam skontaktowano ją z podkomendnym, który wręczył pani Wandzie list do swej matki. List, w którym informował, że dopuścił się jako żołnierz i podwładny Łupaszki czynu niegodnego. I dowódca zdecydował o ukaraniu go śmiercią. Ona ten list przeczytała i rzeczywiście widziała w zachowaniu tego żołnierza po pierwsze wielki żal, to musiał być czyn bardzo niegodny, skoro zdecydowano się na ukaranie go karą śmierci. Niemniej jednak po prostu nie potrafiła się z tym pogodzić, no i po prostu swoją rację postanowiła Łupaszce przedłożyć. Mówi, że ona tego nie może zrobić, że ten człowiek naprawdę żałuje, że trzeba po prostu umożliwić jemu zmazanie tej plamy na honorze poprzez innego rodzaju czyny i działania. No i trzeba przyznać, że Łupaszka uległ tym relacjom. No i później pani Wanda opowiada, że po latach w Wilnie podszedł do niej człowiek i się ją zapytał, czy ona go kojarzy. Oczywiście nie mogła tego zrobić. On powiedział, że pani, proszę pani, ja jestem tym żołnierzem, któremu pani uratowała życie, bo na mnie ciążył wydany przez Łupaszkę wyrok za czyn niegodny. To nie było tak, że tak jak mówię, czyny niegodne nie pozostały ukarane. Mogły się zdarzyć różnego rodzaju wypadki, ale to tak jak w życiu, no są różni ludzie. Ale tak jak mówię, to była bardzo często wyższa konieczność. I z naszej perspektywy nie możemy sobie pozwolić na takie swawolne ocenianie tych osób. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, niemniej jednak no to jest pytanie otwarte, prawda? Wszystkie pytania są zawsze pytania otwarte, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczą takich sytuacji, powiedzmy drażnienia. Czy jest jeszcze jakieś pytanie, czy przechodzimy do filmu? Nie widzę rąk. Panie Marku, jeszcze? Nie. Ja tutaj, panie profesorze, jestem takim historykiem, lokatorem, także mi się nie równać, ale właśnie bardzo mi się podoba to, co pan powiedział, że złożoność tej historii podczas II wojny światowej, po II wojnie światowej doprowadziło do właśnie wielu czynników, wielu sytuacji, gdzie można jednoznacznie ocenić tych żołnierzy i tak jak tutaj padło stwierdzenie, że byli źli, gości, lepsi, to wydaje mi się, że no, ocena jest bardzo trudna. Ja mogę się mylić, ale chyba pan profesor potwierdzi, że w maju 1945 roku żołnierze WiN-u podpisali taką jak gdyby umowę na jakiś czas z UPA, że jakaś tam razem, że tak to słowo powiem, rozwalili jakiś posterunek milicji obywatelskiej w Chrubieszowie czy gdzieś pod Chrubieszowem, także też wspólnie działali, mimo że chyba się, powiem tak lokalnie, nie cierpieli, prawda? Proszę Państwa, w działaniach militarnych i w polityce nigdy nie można powiedzieć nigdy. Natomiast to jest rzeczywiście wybór niezwykle trudny, ale jednocześnie znowu dyktowany okolicznościami. Także tutaj taka sytuacja niewątpliwie miała miejsce. Natomiast dla mnie pewną rzeczą nie do przyjęcia jest to, że niektórzy oskarżają tych ludzi, którzy działali w stanie wyższej konieczności, a przepraszam bardzo, do tej pory nie pociągnięto do odpowiedzialności tych, którzy wydawali wyroki śmierci. I to jest pewien dramat. Uniewinnieni nawet byli. Tak, nawet byli uniewinnieni. To jest dla mnie pewien dramat, no pewną symetrię trzeba zachować, prawda? Jeśli żąda się tego typu rozliczeń, no to wobec wszystkich, bo w przeciwnym wypadku to przestaje być wiarygodne.
Dlatego ja teraz na początku mówiłem, pokolenie, drugie pokolenie byłych komunistów walczy z drugim pokoleniem żołnierzy wyklętych, żołnierzy AK, z tym podziemiem niepodległościowym. To są trudne sprawy. Przed drugim latami będą trwały, myślę, dyskusje. Widzę, że pan doktor zapowiedział się już z następnymi tutaj z krzywdami, co z krzywdami. Proszę Państwa, zanim przejdziemy tutaj, czy jeszcze raz, pytania jeszcze jakieś? Nie. Zanim przejdziemy tutaj do tego filmu, który nam zaprezentuje pan doktor, to następne spotkanie będzie miało miejsce w kwietniu. Panie Marku, 14, to pamiętam, 14 kwietnia. I tutaj prelegentką będzie pani Marta Morawiecka, dzisiaj jest obecna wraz ze swoją siostrą Marią, to też serdecznie witamy. Proszę pozdrawiać, pana Następne w maju 26, to już mam zadane Rzeszanie uzgodnione. 26 maja będzie pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier. Jeśli miałbym propozycję tematu, współpraca z kościołami i wspólnotami religijnymi w praktyce politycznej, polityki zagranicznej Węgier. Myślę, że też dobry temat w szerokim kontekście, prawda, i nawet dość tutaj pisany na ten temat, a teraz prześladowania chrześcijan, prawda, na tej bazie będziemy też dyskutować tutaj w maju. A w czerwcu Michał Siekierka. Michał Siekierka, ten jeszcze nie jest ustalony i tematyka też nie, ale na pewno będziemy mówili tutaj o zaburzonych. Tak. Zbrodnia Wołyńska, niewątpliwie. Tak. Proszę Państwa, będzie film po filmie, poczęstunek. Pani dyrektor, Ewelinie, dziękuję tutaj za ugoszczenie nas. Z tyłu na stoniku tradycyjnym już odbieramy kilka nocy. Proszę bardzo. Ja jeszcze tyle, bo może niektórzy z Państwa odejdą. Wczoraj w rozmowie telefonicznej ksiądz mnie zganił, że nie dostarczyłem ogółu materiałów. Bardzo uważny człowiek. W formie rekompensaty pragnę przekazać księdzu takie książki, o które ksiądz zabiegał, tak. Mianowicie Oskar Halecki i jego wizja Europy. Niech służy dalszym badaniom. Dziękuję serdecznie, zwłaszcza, że zabiegałem się o tę książkę z tego względu, że jestem w trakcie pisania książki na temat Centrum Dialogu Paryskiego realizowanego przez Komitetów Paryskich i między innymi Kłoczowski, którego pan dobrze zna z wykładów. Ja tylko z opowieści. Kłoczowski właśnie opierał się na Haleckim i dla niego był Halecki, był wyłączny w tych sprawach. To właśnie Halecki ukrył pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę bardzo, panie Stanisławie, prezentacja.